nie widzę. Wobec tego, proszę Państwa, przechodzimy do punktu wolne wnioski i informacje. Tutaj, proszę Państwa, chciałbym poprosić obecnego na sali pana Kamila Przewickiego, specjalistę do spraw marketingu Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, i poproszę o informację na temat dotychczasowych działań Fundacji wspólnie z miastem i o zamierzenia. Jest pan tam? Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Kamil Żelucki, reprezentuję fundację i tutaj chciałem bardzo przeprosić w imieniu pana prezesa pana Łukasza Strzeleckiego. Niestety nie mógł dotrzeć tutaj do nas z Warszawy, bo na co dzień stacjonuje. Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej stawia przede wszystkim na sport, na rozwój kultury fizycznej poprzez różnego rodzaju inicjatywy sportowe. I do tej pory mogliśmy tutaj już współpracować m.in. przy Imprezie Zakocha się Kucków, rowerowy Mali, czy też malowanie Mola, gdzie nasi pracownicy wraz z dyrektorem panem Markiem Jędrzejewskim na czele również starali się pomalować, odrestaurować to Mola. Już w lipcu będziemy współpracować tutaj z Kuckiem przy otwartych mistrzostwach w Gildzie Siatkowej. Tutaj dostałem informację, że fundacja nadal otrzymuje ufundowanie nagród na tą imprezę. Dalej, Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej, który odbędzie się 26 czerwca w Gdańsku. Będzie to Międzynarodowy Turniej obejmujący drużyny z Polski i z Estonii. Pierwsze dwa dni tego turnieju odbędą się w Gdańsku, natomiast trzeciego dnia już bardziej w takiej formie rekreacyjnej. Wszystkie drużyny przyjadą tutaj do miasta Pucka, do miasta Pusk, przepraszam. Następnie czynimy starania nad organizacją turnieju PGNG Summer Superliga. Jest to turniej piłki ręcznej plażowej. Jest to turniej obejmujący różne przystanki w Polsce, na przykład Warszawa, Wrocław, z tego co pamiętam również Kołobrzeg. I tutaj Superliga planuje w mieście Puck również zorganizować taki przystanek. Podjęliśmy również współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i Pomorską Organizacją Turystyczną. Generalnie naszym założeniem jest to, aby z miasta Pucka zrobić taki przystanek turystyczny z nastawieniem na sport, na aktywność fizyczną, żeby była to taka mniej więcej stolica sportu tutaj na Pomorzu. I taką imprezą, którą tutaj chcemy jak gdyby reklamować miasto Pucka, jest Ogólnopolskie Cykliczne Mistrzostwa w Triathlonie. Tutaj chcemy zorganizować coś na zasadzie Łowcą Orlen Maraton, który odbywa się co roku w Warszawie. To tutaj w mieście Pucka chcemy zorganizować zawody triathlonu. Zasięgnęliśmy fachowców, opinię fachowców, którzy przyjechali i zrobili wizję lokalną, sprawdzili infrastrukturę dróg i wydali bardzo dobrą opinię na organizowanie tego typu imprezy. Myślę, że to wszystko. Także bardzo dziękuję za głos. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania macie Państwo może do pana Kamila? Jasne. Jeszcze chciałem tylko jedno zdanie powiedzieć. Tutaj z racji tych, my chcemy organizować jak najwięcej różnego rodzaju inicjatyw sportowych. Chcielibyśmy prosić jakby władze miasta o przychylność w wykorzystaniu tutaj infrastruktury i bazy sportowej. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy, proszę Państwa, przypominam, w punkcie wolne wnioski i informacje. Kto chciałby zabrać Państwa? Ja chciałbym zabrać. Witam Pana serdecznie, bo dzisiaj poznaliśmy dopiero już trzeba z tego rozmawiamy. Bardzo się cieszymy, że to się korzysta z tej klasy, która musimy opisowo sobie działać nawzajem, także wy nam wiadomo, żeby to wspólnie na miasta Pucka robić. Także bardzo prosiłam przede wszystkim o to, żebycie nawiązali kontakt z departamentem promocji. Żeby to nie było tak, że coś u was odbywało, o tym nie wiemy, tak? Bardzo prosiłam o tą dobrą współpracę.
To już nie wspomnę o służbach, które muszą wszystkim wiedzieć, to panowie wiedzą pewnie. I policja, straż miejska, kiedy mówimy o jakichś wydarzeniach ważnych, tutaj to trzeba konsultować, są terminy 30 dni przed, tak, panie komendancie i tak dalej. Także nie wiem, na ile szeroka jest ta wasza wiedza na temat organizacji takich dużych imprez, ale proszę skontaktować się z naszym departamentem promocji. No i rozumiem, że już słyszę, że wspierana siatkówka plażowa, prawda, mi się to podoba. Chcę tylko powiedzieć, że dyscyplin płótów jest dużo więcej. Zresztą szefostwu przekazałam, jakie są dyscypliny, także może niekoniecznie jedna dyscyplina, to trochę więcej. Ale o tą współpracę proszę, żebyśmy się interesowali gdzieś tam stąd, że coś się dzieje, tak? Bardzo proszę. Dziękuję. Macie dobre zamiary. Dziękuję za to, co do tej pory zrobiliście. Rzeczywiście fundacja świetnie włączyła się w malowanie mola. Świetnie włączyła się w przygotowanie święta organizacji pozarządowych. Także wejście macie dobre i mocne. I na to liczymy, że współpraca będzie ok. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego ja może informacyjnie, co wpłynęło do Rady. Jedno pismo było przedmiotem obrad Komisji Stałej, a mianowicie propozycja zmienić w uchwale odnośnie płatnego parkowania, żeby zwolnić pojazdy hybrydowe. Komisje się opowiedziały w tej kwestii negatywnie, bo tych pojazdów jest coraz więcej i nie, zauważyły, że no, groziłoby to po prostu zablokowaniem parkingu w niedalekiej przyszłości. Druga sprawa, która wpłynęła, proszę Państwa, to jest świeża dosyć, bo odnośnie zmiany ulicy Armii Wojska Polskiego, tutaj się wypowiada Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Morskich Zarząd Wojewódzki, ale jest powołana komisja, jako pismo przekażę po prostu do komisji. Ono jest skierowane do pani burmistrz i do mnie imiennie. No. Są, nie wiem po prostu. Proszę bardzo, proszę mówić. Nie wiem, czy ma sens. Nie, w ogóle nie ma zamiaru. Ona jest do wglądu. Natomiast tutaj sugeruje związek, żeby jednak do pierwszej Armii Wojska Polskiego zgodnie z sugestią ewentualną IPN-u dołożyć żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego. A to już komisja zdecyduje, tylko chcę Państwu powiedzieć, że my chcemy czekać ze sobą do końca, czyli do końca sierpnia, bo wiele dużych miast, samorządów dużych, potężnych, buntuje się przeciwko tej nazwie, zmianą nazwy tej ulicy, więc może przy okazji niejako mali też skorzystane, jeśli się okaże, że taki będzie werdykt, że wycofujemy się, chociaż bardzo w to wątpię. Także ostatecznym terminie, czyli tam gdzieś pod koniec sierpnia, ewentualnie trzeba będzie tą uchwałę podjąć. Z tych wstępnych informacji, które uzyskaliśmy, to najczęściej proponowana nazwa jednak to Wojska Polskiego i myślę, że to byłoby najlepsze, ponieważ to byłoby najbardziej uniwersalne. Można dołożyć ludowego, można dołożyć jakąś tam armię, co kto woli, ale generalnie Wojsko Polskie to chyba co wpływa jeszcze. Ja tylko przypomnę, proszę Państwa, że to co informowaliśmy z panią burmistrz wcześniej, obiecaliśmy mieszkańcom ulicy pierwszej Armii Wojska Polskiego, że podejmiemy taką uchwałę w możliwie jak najpóźniejszym terminie. Sesja planowana, kiedyś uprzedzam pewne rzeczy, sesję planujemy na ostatni poniedziałek sierpnia, to jest 27 sierpnia, bo do końca sierpnia musimy między innymi tą uchwałę podjąć. I jeszcze, proszę Państwa, też przewodniczący Komisji Budżetowej i Komunalnej otrzymali jeszcze nie każde pismo, pan wiceburmistrz. Ale oczywiście tutaj odnośnie Czarnówka będzie sprawa do zastanowienia i tutaj również pusta gospodarka komunalna się musiała zastanowić, bo przyszło takie pismo, żeśmy partycypowali w remoncie, tak w skrócie, w remoncie po prostu drogi i w jakichś tam kosztach utrzymania tego. No, na komisjach będzie rozpatrzona. To jest sprawa, która dzisiaj w zasadzie wpłynęła i będziemy się musieli też nad tym pochylić. To ja, proszę Państwa, tyle odnośnie informacji. Czy ktoś jeszcze chciałby coś przekazać? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu najbliższego 30. Proszę bardzo, panie burmistrz. Tak, jeszcze bym na koniec.
że mamy jakieś informacje, no chociaż wtedy najświeższy mam weekend przed sobą. Jest bardzo silna konkurencja. To jest weekend z Openerem, to jest weekend ze zjazdem Kaszubów w Rumunii i wieloma innymi imprezami. Zaczęło się lato, więc chciałam zaprosić tutaj jeszcze pani Kaszę, która może sama powinna zaprosić. Jak pani chce, o drugim, to ja powiem o 1 lipca, 1 lipca, jak jest na plakatach o której godzinie, będzie Puck, znaczy Cieszyn w Pucku, na zielonej plakacie, o godzinie 15 na zielonej plaży. Także byłoby dobrze, gdybyśmy ten Cieszyn w Pucku powitali. I mieszkańcy, i władza stanowiąca również, tak się nastawmy, że trochę czasu sobie zabezpieczyć. I później wystąpi w takim cyklicznym przedstawieniu dla Kapłalkinę w ramach wehikułu czasu tytuł tegoroczny Broadway. O której godzinie? Lipiec. O 17. O 17. No i teraz pani sama zapowie 2 lipca, czyli niedzielę. Bardzo proszę. No tak się zdarzyło właśnie, że ten weekend jest zorganizowany przez stowarzyszenia. Także 1 lipca stowarzyszenie Dekopalkina, a 2 lipca w niedzielę serdecznie zapraszam na finał konkursu wokalnego Talenty 2017, organizowany przez nasze stowarzyszenie po raz piąty. Zaczynaliśmy w 2013 roku od 12 uczestników. Teraz akces do udziału zgłosiło ponad 40 osób. Do finału przez jury zostało wybranych 24 osoby w 4 kategoriach wiekowych. Także niedziela, godzina 12, finał konkursu. Serdecznie zapraszam na jednej plaży. Dziękuję Państwu. Proszę bardzo, jeszcze kolega Janusz Popowicz. Ja chciałem Państwu przypomnieć, że już po raz trzeci z rzędu, 1 lipca tego roku, jako przewodnicy puszczy rozpoczynamy prowadzenie turystów po Pucku za darmo. Będą to piątki, soboty i niedziele. Teraz 1 lipca przypada w sobotę, ale to w soboty zaczynamy i będę odprowadzał ja na zmianę z panią Kolegą Danecką. Serdecznie zapraszam, proszę powiadomić zainteresowanych. Bo mam nadzieję, że już na stronie Urzędu Miasta ta informacja jest. I jest informatorką właśnie działem. Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam zainteresowanych na bliższy konkurs. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze czy ktoś ma jakąś uwagę? Ja tylko może, proszę Państwa, dodam, że w tym roku przypada 15. rocznica podpisania naszego porozumienia o partnerstwie z Cieszynem. Także przy okazji po prostu pobytu tą sprawę możemy też jakoś nawiązać. Jeżeli nie ma więcej właśnie żadnych informacji, zamykam 35. zwyczajną sesję Rady Miasta Pińskiego.